Cześć, dzień dobry, witam na kanale. Kolejny filmik, kolejny ciekawy filmik, tym razem nie o Windowsie, nie. Słuchajcie, dzisiaj będzie o takiej bardzo ciekawej dystrybucji, która nazywa się Serpent OS. Pokażę wam mniej więcej, znaczy pokażę, bardziej wam opowiem, jak ona jest skonstruowana, no co tam w ogóle chodzi, że to jest Linux, ale to nie jest do końca Linux i jest to zbudowane przez pana Ikea Doherty, który zbudował Solusa, ale zanim zacznę ten film, to małe przejście filozoficzne albo podejście psychologiczne. Jako że wczorajszy film nie został dokładnie zrozumiany, znaczy nie został zrozumiany niezbyt dobrze, jeżeli o to chodzi, ten temat współczucia Windowsa i tak dalej, postanowiłem, że muszę wam to pokazać w inny sposób. Dlaczego? Ponieważ jestem człowiekiem starszej daty. Ja się wychowałem w latach 90., trochę takiego dressa, trochę skate'a, hip-hopowca i tak dalej, wszystko w Bardzo jednym. duży Życie komplet. się zmieniło przez ostatnie 20 ponad lat, tak? I trzeba chyba podchodzić troszeczkę inaczej. Również przebywanie na Discordzie czasami uświadomiło jedną rzecz, że ludzie potrzebują obrazków, że ludzie potrzebują emotek i tak dalej. Pamiętajcie, nie spamujcie na Discordzie, bo będzie ban. Sorry, ja tego już nie zmienię, tak ma być. Za dużo hieroglifów to nie jest dobry temat. Wytłumaczę wam to, o co chodzi w tym wszystkim. Mianowicie, słuchajcie, tutaj jest taka kartka, to jestem ja, tak? Teraz tutaj mam taką drugą kartkę, która też jest ja. To nie chodzi o to, że mam rozdwojenie jaźni, tylko chcę pokazać jedną rzecz, że te dwa ja, powinniście niektórzy przynajmniej powinni zachować coś takiego między sobą. Słuchajcie, tu nie chodzi o odległość, tylko to się mówiło kiedyś na to dystans. Dystans do samego siebie. Ja i ja, i między tym jest pewna przerwa. To jest właśnie dystans. Myślę, że niektórym użytkownikom albo niektórym widzom brakuje do siebie dystansu. Naprawdę, de facto ludziom na całym świecie także. Powinniście to wziąć do siebie. Może na przykład narysować sobie taką kartkę, bo to bardziej przemówi niż czytanie tekstu, załóżmy, i pomyśleć to w ten sposób. Zachowajcie do siebie dystans, wtedy naprawdę będzie wam się lepiej żyło, przyjemniej, tak? Tak jak ja to robię i będziecie lepiej ludzi innych rozumieć, myślę w ten sposób, tudzież osób będziecie innych rozumieć. Nie nawalam się, ja mówię jak najbardziej poważnie w tej chwili, bo czytając te wszystkie komentarze, albo sporą większość, doszedłem właśnie do takiego wniosku, że takie wprowadzenie psychologiczno-metafizyczno-fizyko-kwantowo się naprawdę przyda. Pamiętajcie, system operacyjny to jest kupa bajtów, bitów. Za to się nie umiera, za to się nie powinno walczyć. I naprawdę, to życie, które jest realne, jest zdecydowanie lepsze. I nie brońcie firmy, która ma z was gdzieś, tak autentycznie, bo też wyszło, że wiele osób broni tą firmę. Okej, może się z nią identyfikują, albo z jej założycielem. Ale pamiętajcie, jeżeli nawet chcecie się identyfikować, trzymajcie dystans. Dystans do siebie, naprawdę, bardzo polecam. Zapraszam na film w formie lektora. Dlaczego w formie lektora? Dlatego, że moja wiedza na temat tego Serpent OS jest minimalna. Tam są użyte takie składnie, takie założenia, że ja nie jestem w stanie ani tego zrozumieć, ani czasami wymówić nawet, bo jest to wyższa szkoła jazdy po prostu, zdecydowanie. Chyba wyższa niż Serpent, niż NixOS. No ale cóż, mam nadzieję, że przedstawienie tego systemu w taki sposób, bardziej obrazkowy, bardziej gadatliwy, na pewno jest łatwiejsze dla mnie osobiście, bo nie będę się robił tylko przekażę tą wiedzę, którą zdobyłem z wielu stron internetowych. Trzymajcie się ciepło i miłego oglądania. Serpent OS, tę nazwę pewnie kojarzy bardzo mała liczba oglądających ten film. Kolejna bezsensowna dystrybucja w tłumie setek innych, pomyślicie, i będziecie w olbrzymim błędzie. System ten powstaje praktycznie od zera, większość jego narzędzi jest napisana również od zera i do tego przy pomocy języka Rust. Tak, tego, którego ekipa System76 od PopOS-a użyła do zbudowania nowego pulpitu Cosmic dla właśnie PopOS-a oraz tego samego, na który powoli przepisywane jest jądro Linuxa. Za powstanie Serpent odpowiada człowiek, który w społeczności Linuxowej jest dość znany, Ikea Doherty, czyli wieloletni programista open source, który może poszczycić się bardzo dużym wkładem w Clear Linuxa, czyli intelowską dystrybucję Linuxa głównie stosowaną w chmurze i dostosowaną do obliczeń wysokiej wydajności.
Poza tym Aiki pracował w Mozilla i nadal bodajże dla niej pracuje. Tak, ta firma od Firefoxa, Thunderbirda i wielu, wielu innych. Nie wiem, czy wiecie, ale Doherty był obecny także w okolicach 2011 roku jako jeden z deweloperów Linuxa Mint, gdzie przyłożył łapki także do projektu LMDE, Linux Mint Debian Edition, ale nie tylko tam. Jego sława jednak zaczęła się, gdy ogłosił, iż pracuje nad niezależną dystrybucją o nazwie Evolve OS, która później została nazwana Solusem. Pierwszy Solus pojawił się we wrześniu 2015 roku. Był od początku polecany jako distro dla wymagających userów, a także dla graczy. Oferował bardzo nowe wersje softu, pracował bardzo szybko i tak samo szybko zdobył ogromną popularność wśród społeczności linuxowej. Nie będę to opisywał i komentował, co jak się działo z Solusem. W każdym razie Aiki dodał do swojego portfolio stworzenie, tak jak powiedziałem, Evolve OS oraz prawie równocześnie pulpitu Budgie opartego o środowisko wtedy GNOME 3. No i to wszystko odbywało się w latach mniej więcej 2012-2015. Cały czas pracował także nad usprawnieniem Clear Linuxa dla Intela, więc można powiedzieć, że wielozadaniowość była dla niego rutyną dnia poprzedniego. W połowie roku 2020 pojawiły się pierwsze informacje, tudzież przecieki, iż Aiki wraz z zespołem zaczyna pracę nad nową dystrybucją Linuxa, jednakże zdecydowanie inną niż istniejące wtedy na rynku. Podstawowe założenia to system nie dla mas, nietypowa dystrybucja desktopowa, ale coś dla zaawansowanego użytkownika, który będzie chciał poświęcić wygodę i przyzwyczajenia ze zwykłego pingwina na rzecz własnego rozwoju, eksperymentalnych funkcji, takich na przykład jak wtedy wchodząca konteneryzacja, modułowość, wsparcie dla najnowszych procesorów, czy połączenia atomowych aktualizacji systemu z systemem root tylko do odczytu, czyli niezmienność. Pojęcia takie jak operacje transakcyjne, wycofywanie, deduplikacja całego systemu w połączeniu z modelem wydań ciągłych systemu, czy polityka bezstanowa będą wręcz wymagane, aby sensownie zrozumieć, jak działa tworzony właśnie Serpent OS i jak wykorzystać pełnię jego możliwości. Brzmi mega geekowsko? No, tak ma brzmieć, bo taki właśnie jest ten system. Narzędzia, jakie są tu zastosowane, to m.in. GNU, LLVM, Clang, libc++ jako biblioteka C++, glibc jako biblioteka C. Do tego mamy gcc plus buildutils i one wszystkie są dostarczane do zbudowania libc i oraz elfutils, aby zachować jak największą kompatybilność z podstawowym systemem Linux. Serpent zapowiedziano także, iż nie będzie podziału na tzw. user bin. Będzie on 100% skompilowany przy pomocy Clang i to wraz z jądrem, kernelem systemu. System przyjmuje musl jako libc, polegając na optymalizacjach kompilatora zamiast wbudowanego ASM-a. Pakiety obowiązujące w systemie to kod źródłowy, przeznaczony do kompilacji na komputerze użytkownika końcowego oraz częściowo pakiety binarne, gotowe do uruchomienia zaraz po pobraniu z repozytorium systemu. Serpent całkowicie odchodzi od obsługi starszych procesorów i skupia się w tej chwili na dostarczeniu tzw. pakietów V2 i V3, które wymagają już kilkuletniego procesora. Do uruchomienia wymagane jest także UEFI, a wszystkie pakiety w repozytorium są open source. Tutaj mamy obsługa kart Nvidia i innych zamkniętych standardów, nie jest przewidziana. Dotyczy to wszystkiego, co wymaga tzw. Closed Blob firmware. Praca w systemie ma opierać się na konteneryzacji bez dostępu obcych programów do partycji root. Sesja graficzna to tylko protokół Wayland. X11 nie jest obsługiwana. Menedżerem pakietów jest tzw. MOS, który tylko z zewnątrz wygląda jak tradycyjny zarządca oprogramowania. Cytując wyjaśnienie z dokumentacji systemu. Za każdym razem, gdy inicjujesz operację w MOS, czy to instalacja, usuwanie, aktualizacja itd., generowana jest nowa transakcja systemu plików. Krótko mówiąc, jeśli coś jest nie tak z nową transakcją, możesz po prostu uruchomić starszą transakcję, by wszystko działało dobrze. Jeszcze innymi słowami, aktualizacje pakietów wprowadzane przez MOS nie mają żadnego wpływu na inne pakiety, a w razie wystąpienia problemów istnieje możliwość powrotu do wcześniejszych wersji.
MOS może instalować lokalne pakiety dostarczane w formacie YAML.stone i obsługuje automatyczne rozwiązywanie zależności danych pakietów. Praca MOS to inteligentne wykorzystanie twardych linków oraz specjalnie napisanych zasad deduplikacji, a do tego opakowane jest to wszystko konteneryzacją i kompresją danych opartych o format ZSTD. Do tego stosowana jest technologia LMDB, Lighting Memory Mapped Database. W wielkim skrócie LMDB to oparta na B3D biblioteka do zarządzania bazą danych. Luźna jest ona również oparta na tzw. Berkeley DB API. Cała baza danych jest eksponowana w mapie pamięci, a wszystkie pobierane dane są zwracane bezpośrednio z zamapowanej pamięci. Podczas pobierania danych nie występują żadne tzw. malloc i memcopy. Biblioteka jest niezwykle prosta, ponieważ nie wymaga własnej warstwy buforowania stron, jest niezwykle wydajna i oszczędna pod względem pamięci. Jest również w pełni transakcyjna, z pełną semantyką ACID, a gdy mapa pamięci jest tylko do odczytu, integralność bazy danych nie może zostać uszkodzona przez przypadkowe zapisy, wskaźniki z kodu aplikacji. Kolejnym ważnym programem Serpent jest tzw. Boulder, napisany w języku Rust. Przeznaczeniem tego programu jest budowanie pakietów binarnych w systemie. Wykorzystuje ono konteneryzację, kompresję ZSTD oraz wielowątkowość, aby pakowanie było szybkie, łatwe oraz bezpieczne. Boulder obsługuje tzw. makra spotykane w świecie RPM i PKG, aby wspierać spójne kompilacje i integracje. Dodatkowo automatycznie dzieli pakiety na odpowiednie podpakiety i automatycznie skanuje zależności binarne pkgconfig, perl i inne podczas analizy źródła i kompilacji. Końcowym rezultatem jest kilka tzw. dotstone, czyli pakietów binarnych, oraz manifest kompilacji, który używany jest do uzupełnienia indeksu pakietów źródłowych. Na GitHubie dystrybucji znajduje się aktualnie 5 repozytoriów, które zawierają main, tutaj są główne i podstawowe pakiety zawarte w dystrybucji, repozytorium kernel, wszystko związane z kernelem, włączając w to moduły yonder oraz pliki init.rd. Mamy tu następnie tzw. toolchain, zawiera pliki dotyczące łańcuchów kompilacji GNU oraz LLVM, a dodatkowo tzw. LDC dla bootstrapa. Znaleźć tu można również repozytoria GNOME oraz Plasma, odpowiedzialne za odpowiednie pulpity. Wypuszczono niedawno wersję alfa, pre-alfa, przepraszam, Serpent OS. Można wypróbować pobierając gotowy obraz ISO ze strony projektu lub z GitHub całkowicie bezpłatnie. Jest możliwość używania testowania systemu w trybie live na żywo lub poprzez zainstalowanie go za pomocą komendy w terminalu Lishen. Wymagany jest rozruch w trybie UEFI, a dysk przeznaczony do instalacji musi mieć odpowiednio przygotowane partycje. Można to zrobić za pomocą CF diska, G diska, ewentualnie jakiegokolwiek innego programu. Cytując z blogu IKEA, można użyć FDiska, by utworzyć dysk z GPT z obowiązkową partycją EFI oraz opcjonalną partycją XBoot TLD. Obecnie musi być to również FAT32, dopóki nie zintegrujemy obsługi sterownika system dboot. Na koniec oczywiście będzie potrzebne odpowiednio duże miejsce na partycji głównej, czyli około pewnie 20 GB. Ja używałem do prezentacji VirtualBoxa 7.0, jednak nie udało mi się zainstalować systemu. Po zrobieniu partycji, wybraniu języka, mapy klawiatury i strefy czasowej oraz dysku, gdzie to miało wszystko się znajdować, instalator pokazuje błąd, no i tak jest za każdym razem. I to jest de facto koniec tematu instalacji. To co widzicie w przerywnikach to pulpit GNOME 45.3, bo taki jest na tym ISO dostępny. Jest tutaj tylko minimalna ilość aplikacji, no i konsola z poleceniami. To wszystko. Słuchajcie, pokazuje się także błąd przy próbie używania na przykład Flatpaka, bo próbowałem Flatpaka zainstalować. No niestety w pewnym momencie brakuje po prostu miejsca na dysku. No jako, że to jest live, no to pewnie RAM się skończył, tak?
Tak mniej więcej to z bardzo grubsza, powiem tak, prezentuje się system Serpent OS. Jak widzieliście, słyszeliście, skomplikowanie tego jest dość duże, przynajmniej przy pierwszym spojrzeniu. I raczej system ten, jak już wspominałem na początku filmu, nie jest i nigdy nie będzie przeznaczony dla zwykłego Kowalskiego. Trzeba jednak wspomnieć, iż cały czas w planach deweloperów jest tworzenie tak zwanego następnego dużego wydania desktopowego systemu Solus OS. Bodajże to będzie wersja 5. I Solus 5 ma być oparty na Serpent OS-ie i wtedy będzie to system typowo desktopowy. Kiedy się to stanie? Nie ma jeszcze żadnych terminów wydania. Deweloperzy nic w tej chwili nie mówią. Wspominają tylko, że taka sytuacja będzie miała miejsce. Jeżeli macie zajawkę, polecam odpalić Serpent na maszynie wirtualnej, czy to VirtualBox, czy VMware, czy jakąkolwiek inną, bo realny sprzęt może nie być po prostu obsługiwany poprawnie. U mnie się to nic niestety na Nvidia nie uruchomiło. Co z tego wynika? Słuchajcie, z tego wszystkiego dowiemy się pewnie za kilka lub kilkanaście miesięcy, jak pojawi się pełna, stabilna wersja tego systemu. Kto chce, oczywiście może sobie tutaj zacząć bez problemu to testować, wgłębiać się, czytać itd., bo technologie są naprawdę bardzo ciekawe. Oni to wszystko ciągle rozwijają, zawsze jest możliwość dołączenia do tej ekipy. Napiszcie do nich maila, jeżeli macie odpowiednie umiejętności, być może was wezmą, tak? Mam nadzieję, że prezentacja systemu się podobała. I na pewno znajdzie się kilku albo kilkunastu przynajmniej hardkorowych zapaleńców na tym kanale, aby, tak jak powiedziałem, to rozgryzać u siebie, nie? Myślę, że warto, bo naprawdę nie jest to kolejna dystrybucja typu Fedora, Ubuntu, Arch, czy nie wiadomo co tam jeszcze, tak? Bardziej bym powiedział, że jest to Nixos, że jest to nowy Nixos z mega fajnymi rzeczami itd., itd. Oczywiście wiadomo, że Nixos posiada swoich fanów i to w bardzo dużej ilości. A czy tak będzie z Serpent? Zobaczymy. Naprawdę zobaczymy. Słuchajcie, dzięki za oglądnięcie. Film jest dość krótki. Mam nadzieję, że takie pokazanie wam tego się spodobało. Jasne, że to, tak jak powiedziałem, to nie jest system dla każdego. Naprawdę nie jest. Po prostu nie jest. Ale niektórych, tak jak również powiedziałem, te technologie mogą nieźle zakręcić. Słuchajcie, dzięki za wszystko, za oglądnięcie, łapkowanie i tak dalej, i tak dalej. Widzimy się w następnym filmie wkrótce na kanale Świat Linuxa i co? Trzymajcie się ciepło, do następnego. Pozdrawiam, Bartek, cześć.